Witajcie, roślinne świry. Zapraszam na luźny film o najpiękniejszych liściach w mojej roślinnej kolekcji. Najpiękniejsze mam na myśli takie też chyba w sumie najciekawsze, o najfajniejszej fakturze, no ale głównie chodzi o moje subiektywne odczucia, czyli te, które mi się najbardziej podobają. Od razu proszę Was, abyście napisali, jakie Wam się najbardziej podobają liście ogólnie wszystkich roślin, bo możecie pomyśleć, że tu będą tylko anturie, ale absolutnie nie. Anturiów jest mniejszość, więc może Was zaciekawić ten film, może Was zainspiruje, żeby powiększyć Waszą roślinną kolekcję. No i koniecznie piszcie, które liście Wam się bardzo podobają. Może te, które macie, a może te, o których marzycie. Te wszystkie akurat mam, może zrobię taki odcinek o roślinach, które bardzo mi się podobają, a których nie mam. Z różnych przyczyn, bo na przykład nie chcę mieć, bo nie mam warunków, no albo z innych przyczyn, w sumie nie wiem jakich, jak zwykle bełkocze. Zaczynamy! 10 roślin. Wybrałam 10 roślin, bo stwierdziłam, że nie ma co tego przeciągać i one nie są w żadnej kolejności, czyli po prostu one mi się bardzo podobają, wszystkie. No pewnie mogłabym wybrać taką, którą uważam za najpiękniejszą lub najciekawszą, ale nie chcę tego robić. Po prostu to są moi ulubieńcy akurat w tym momencie, bo ogólnie zastanawiałam się też i sobie myślałam, o jeszcze ta, o jeszcze ta, o ta też jest super, no ale wiecie, no coś trzeba wybrać, prawda? Patrzę, ta też jest super, bo tu jest jedna taka, nad którą się zastanawiałam, ale jednak jej nie wybrałam. Dobra, po pierwsze Dioscorea Discolor. Nie mogę jej zdjąć, bo ona się pnie. Nie wiem, czy ją widzicie, ona jest tutaj, oczywiście będą przebitki. Ona sobie rośnie tutaj, poszła sobie do góry, zajęła cały regał. To jest roślina, którą uwielbiam, która jest bardzo prosta i która, jeżeli na przykład tak się zdarzy, że wyjedziecie i trochę Wam podeschnie i zdechnie, to pamiętajcie, ona nie umiera na śmierć, ona ma bulwy. To znaczy bulwy, jeżeli kupicie z bulwy lub bulwy, takie bardziej ziemniaczki, jeśli odpowiednio długo u Was rośnie i po prostu te bulwy, ziemniaczki wytwarza. To jest roślina, która ma liście w piksele. Mogą rosnąć bardzo duże. Jest to pnącze, które rośnie też naprawdę szybko. I co prawda, to nie jest taka roślina, którą znajdziecie w każdym sklepie, ale na grupach pojawia się często. Więc jeśli Wam się spodobała, to jak najbardziej polecam Wam poszukać. Ona już jest teraz w całkiem dobrych cenach. Kiedyś kosztowała, jak ja kupowałam taką malutką sadzonkę, to chyba 350 zł. Teraz spokojnie można za 5 dyszek kupić bulwę i cieszyć się po prostu nieskończonością tej rośliny. Ona jest też prosta pod takim względem, że nie czepiają się jej za bardzo szkodniki. Przynajmniej ja na mojej dioskorze chyba nigdy nie miałam żadnych szkodników. Ona jest taka, że szkodniki mam, dioskora nie bardzo. Wytrzymuje w bardzo suchych warunkach, no i rośnie. I rośnie naprawdę szybko, w zależności od tego, czy będzie miała więcej światła, czy mniej, będzie miała troszeczkę inne kolory. Serdecznie Wam polecam dioskorę. To tak swoją drogą, oprócz jej urody, te pikselowe liście są super, no i mają piękny kształt. Kolejna roślina to też jest dioskora. Czekajcie, muszę ją wyjąć, bo mam ją w mchu. Chwilunia. Chwilunia. Przyniosłam ją i wsadziłam do skrzynki z mchem, ponieważ ona mi wyrosła na dziko w mojej szklarence z begoniami. To znaczy, wydaje mi się, że po prostu bulwa była w podłożu hydroponicznym. Mi się tak czasami zdarza, że coś tam, wiecie, wyrzucam, nie zauważę i potem mi wyrastają alokazje i, jak widać, Dioscorea też. No i to jest Dioscorea sansibarensis. Tutaj Wam ją mogę dokładnie pokazać. No to jest na razie tylko jeden liść, ale to samo co z Dioscorea Discolor, czyli jest to bardzo prosta roślina, szybko rośnie, tylko w odróżnieniu od Dioscorei Discolor, gdy ta Dioscorea się ukorzenia, na przykład w wodzie, to ona wypuszcza ziemniaczka, czyli taką bulwkę, więc nigdy nie kupicie Dioscorei sansibarensis ukorzenionej bez bulwy, ona zawsze jest. Co mi się w niej podoba? No, właściwie podoba mi się wszystko. Podoba mi się kolor, jest dosyć jasny, te liście są, no możliwe, że jeżeli ma inne oświetlenie niż u mnie, to jest inny kolor, ale ten mi się bardzo podoba. Podoba mi się faktura liścia, myślę, że możecie tutaj doskonale zobaczyć. No i podoba mi się ten nietoperzowaty kształt.
Jeśli chodzi o Dioscorea Sansibarensis, to wydaje mi się, że jest troszeczkę rzadsza niż Dioscorea Discolor, ale też ją można kupić, jeżeli poszperacie sobie po forach. No ja myślę, że ja to mogę sprzedać, bo ja mam, słuchajcie, mam bulwę gigant. Nie no, pokażę wam. Wiem, że to jest taki film może nie do pokazywania innych roślin, ale muszę wam to pokazać. Muszę wam pokazać, poczekajcie, poczekajcie. Nie odchodźcie od telewizorów. Bądźcie ze mną, zostańcie. Już, już wracam, naprawdę. Jesteście jeszcze ze mną? Proszę. Nie. Ojej, no dobra. Okej. Okay. Dobra, jak to zrobić, bo tutaj będzie mi się wysypywać to podłoże, ale dobra, najpierw wam pokażę. O, w ogóle to jest strasznie śmieszne, co tutaj się zadziało. Wow. Dobra, zobaczcie. To, żeby nie widać było mojej twarzy, bo ostrzy na twarz, ale zobaczcie, tutaj, tu takie szare, to jest ogromna bulwa tej Dioscorei Sansibarensis, ale zobaczcie, na tej bulwie mam wrażenie, że stworzyła się nowa bulwa, no i tutaj idzie ten pęd. Czy ja dobrze myślę? Nie wiem, czy dobrze myślę, ale chyba będę ją musiała wygrzebać z tego, bo mnie to zaciekawiło. Jakby w zeszłym roku kupiłam mniej więcej coś takiego, czyli taki jeden liść z taką bulwką i ona mi dorosła do po prostu takiego olbrzyma, no po prostu olbrzym. Jestem ciekawa też bardzo, no bo nie mam aż takiego dużego doświadczenia, czy te liście z tej wielkiej bulwy, no ale tutaj nie wiem, czy nie powstała nowa bulwa, to będą ogromne, no czy takie? Bo to jest taka typowa wielkość tych liści, one są dosyć duże, zobaczcie, w porównaniu do mojej twarzy i rosły, one potem rosną jeszcze większe i większe. To jest naprawdę mega prosta roślina, jeśli wam się podoba, to absolutnie polecam. No i tak jak mówię, można ją dostać w różnych cenach, myślę, że takie minimum to jest 50 zł, a jak chcecie taką troszkę większą roślinę, w sensie to żeby miało kilka liści, to tak 100-110 zł, spokojnie możecie znaleźć. Super roślinę, polecam. Tutaj właściwie wszystkie będą super rośliny, polecam, no bo bardzo mi się one wszystkie podobają. Kolejna roślina, znowu pnącze, Aristolochia leuconera. Super, po prostu to jest, chcę ją wyciągnąć. Znowu mi nie wygląda idealnie, bo ją połamałam. Ale ona odrośnie, więc tyle dobrego, poczekajcie. Ojej. Dobra, wyciągnęłam ją. Wygląda trochę dziwnie. No dobra, tu jest ładny liść. To wam ten pokażę. Znaczy, kurczę, chyba ją też powinnam podlać. No, jak to zwykle ja. Na pewno też powinnam mieć, jak widzicie, dużo większą podporę. No, jak to zwykle ja. Ogólnie połamałam ją przy przestawianiu. Strasznie ją połamałam. No i to jest wielki smutek. Dobra. Spójrzcie na ten liść. Taki duży. I to nie jest największy liść, jaki ja miałam w tej Aristolochii. To jest coś pięknego. Powiem wam, że mi te liście kojarzą się z anturiami, które nie są anturiami. Dosyć jasne, jak widzicie. Z takim, powiedzmy, lekko pomarańczowym wykończeniem tutaj tego unerwienia i to też jest prosta roślina z jednym ale. Ona się tragicznie ukorzenia. Jak mi się połamała, to ja oczywiście porobiłam z niej sadzonki i to akurat jest wyjątek, ale żadna mi się nie ukorzeniła. Może dlatego, że nie wsadziłam jej tak jak zwykle do ceramisu, tylko do takiej, nawet powiedziałabym, trochę grubszej mieszanki hydroponicznej i po prostu nic mi się nie ukorzeniło. Zwykle z czterech ukorzeniają mi się dwie lub trzy, więc to ukorzenienie jest po prostu tutaj tragiczne. Każdy wam powie, że Aristolochia leuconera ukorzenia się tragicznie. No ale jeśli już się ukorzeni, to jest naprawdę takim pnączem, które łatwo rośnie, szybko rośnie. Ona ma coś takiego, co może, no nie wiem, powiedzmy, przestraszyć niektóre osoby, że ona rośnie, rośnie, rośnie i w pewnym momencie ten jej stożek wzrostu schnie. Na przykład schnie ostatni liść. I nie to, że on się połamał czy coś, tylko po prostu ja to widziałam za każdym razem, jak mi rosła i pytałam wielu osób i wszyscy mówią, że mają mniej więcej to samo. Nie wiem, czemu tak się robi, no ale tak się dzieje, więc gdyby wam się tak stało, albo gdybyście kupili sadzonka z takim zasuszonym liściem, tym czubkiem, to nie martwcie się, bo ona odbije. To jest pewne. Jeśli chodzi o dostępność i jej ceny,
no to tu jest zdecydowanie gorzej niż z tymi Dioskoreami. Ona się pojawia rzadko i bywa dosyć droga, wcale się nie dziwię, no bo po prostu okropnie trudno ją ukorzeniać. A w ogóle to ta Dioskorea to w krajach azjatyckich rośnie sobie na zewnątrz, wiecie, obrasta jakieś tam płoty i rozmawiałam parę lat temu już z dziewczyną, która uprawia aristolochię na zewnątrz, to znaczy jakby nie wiem, czy ona ma takie mocne sadzonki, które wykopuje na zimę i gdzieś tam chowa, potem znowu sadzi, czy ona jej nie umiera, no bo to nie jest chyba mrozoodporna roślina. Tak czy inaczej pokazywała mi zdjęcia i takie piękne, obrośnięte płatki, super to wyglądało, naprawdę pięknie. Wiem też, że są inne aristolochie, które są uprawiane w Polsce na zewnątrz, tak sezonowo, jako roślina jednoroczna. Kolejna roślina, wreszcie anturium. No, nie mogłoby go zabraknąć. Nie mogłoby go zabraknąć. Anturium luxurians. Jest to anturium wyjątkowej urody. Ma przepiękny kształt. Faktura tego liścia. Po prostu ja mam go tak długo. Tyle razy widziałam różne luxuriansy i za każdym razem ja się zachwycam. To jest po prostu dla mnie roślina, która jest po prostu ideałem, jeśli chodzi o gapienie się. W ogóle, słuchajcie, wychodzi nowy liście. Ja, no właśnie, nie było w środę, czy tam w czwartek, tak jak mi się wrzuca filmu, ponieważ wyjechałam i nie zdążyłam nagrać filmu wcześniej. Bardzo was przepraszam, że tak wyszło, jeżeli czekaliście na mój film, no to przepraszam. No ale przed wyjazdem ja tego nie zauważyłam, ale idzie nowy liść, jak ja się bardzo cieszę. Jak ja bym chciała, żeby on mi wreszcie zakwitł, ponieważ anturium, nasiona anturium luxuriansa czy tam hybryd dojrzewają długo, więc no im szybciej zapylę, tym szybciej je będę miała. Tak więc wracając, spójrzmy również na tył, bo tył też jest piękny. Nie można mu odmówić urody. Teraz luxuriansa można kupić w wielu sklepach. Nie trzeba go ściągać z Equagenery czy tam z jakichś innych, a nawet europejskich sklepów. Są w polskich sklepach z produkcji europejskiej, więc może to nie jest najtańsza roślina wciąż, ale jest już naprawdę bardzo dobrze dostępna. To znaczy bez problemu wejdziecie w internet i kupicie. Bez problemu. A jeśli chodzi o uprawę luxuriansa, to ja uważam, że to w ogóle jest jedno z tych chcianych, takich wiecie, pożądanych anturiów, które jest dosyć proste. Moim zdaniem. U mnie po prostu żyje na zewnątrz i żyje mu się bardzo dobrze. Spójrzcie na te liście. One są naprawdę piękne. Wszystkie liście, które ma, są bardzo dobre. No dobra, tu jest jakaś żółta plama, no ale wiecie, no zdarza się, no już nie będziemy go posądzać o brzydotę za jedną żółtą plamę. Kolejna roślina, ja nie mogłam jej tutaj nie wstawić, czyli Monstera variegata. Jakbyście się zastanawiali, co tam u mojej Monstery variegaty, no to spora dziaduwa urosła. Ja, jak wiecie, za variegatami nie przepadam jakoś szczególnie, ale moją lubię bardzo. Jest piękna, po prostu. Uważam, że jest piękna, że ta wariegacja po prostu wygląda idealnie. I ja w ogóle lubię monstery wariegaty ładnie wybarwione. Uważam, że to są piękne rośliny, bardzo proste, jeżeli oczywiście zapewnicie im odpowiednią ilość światła, no bo tak, one potrzebują światła, nawet to nie musi być doświetlanie, wystarczy, żebyście mieli takie miejsce bardzo jasne, w którym ono może stać i mieć wystarczającą ilość światła. Moja stoi w foliaczku, który, jak wam mówiłam, chcę przerobić na wysoki foliaczek, w sensie, żeby nie było żadnej półki, ale jeszcze tego nie zrobiłam, więc jestem złym człowiekiem. No, już w ogóle wielokrotnie tutaj na kanale stwierdziliśmy, że jestem złym człowiekiem, po prostu właściwie to ja nie lubię roślin. Tak, więc Monstera variegata, a jeśli chodzi o zakup, no to możecie kupić i w sklepach, w różnych cenach i od prywatnych osób, nie wiem, myślę, że spokojnie od stówki teraz, 150 zł na pewno da się kupić, na 100%. I to ładnie wybarwioną sadzonkę, a nie tak jak kilka lat temu, że te sadzonki takie, powiedzmy, tańsze, to był zielony liść, jakiś tam biała kropka, nie wiadomo, czy tam korektorem ktoś narysował, no czy tak wyszło. Kolejna roślina, Anturium Besse AFF. Z tym Anturium Besse AFF jest tak, że każdy ma inną sadzonkę, to znaczy trochę inaczej wygląda, no jak to przy roślinach AFF. Ciekawe, czy w ogóle kiedyś
tą całą grupę roślin Anthurium Besse AFF wrzucą do jednego worka, czy jednak porobią kilka roślin z tego, bo ja mam wrażenie, że to jednak może być kilka roślin. No dobra, moje Anthurium Besse AFF, ja mam dwa Anthuria Besse AFF i gdy je kupowałam, to wydawało mi się, że wyglądają zupełnie inaczej. No a teraz wyglądają bardzo podobnie. Już wam je pokazuję. Nie wiem, czy u mnie jest jakaś woda zatruta, czy powietrze, czy coś, no ale zobaczcie. No nie wiem, powiedzcie mi, bo może ja jestem trochę ślepa i mi się wydaje, że one są takie same, a one są zupełnie inne. To jest jedno. Ja wiem, że ono jest jakieś obżarte, no to jest moja wina. Tu w ogóle zobaczcie, jest owocostan zapylony, zapylony tym moim No ID, tym papilaminum chyba magnificum. To będzie piękna hybryda, to będzie absolutnie piękna hybryda. No dobra, to jest jeden, ten starszy, a potem kupiłam sobie drugi, bo wiecie, moim marzeniem było mieć Anthurium Besse AFF okrągłe. No, nie jest to okrągłe, co nie? Dobra, to teraz drugie. No, no nie jest też okrągłe. Jakby się uprzeć, to by można powiedzieć, że ten to właściwie jest z tej rośliny, tej, którym teraz macham, no tylko, że jakby trochę mniejsza sadzonka. Są podłużne, prawda? Ja nie jestem ślepa, one są podłużne. No i w ogóle Ewelina zaproponowała mi, że mi utnie swoje okrągłe Anthurium Besse AFF, które jest już duże i na pewno jest okrągłe. No ja kupowałam te rośliny jako dzieciaki, ale one naprawdę były bardzo okrągłe. No, więc pamiętajcie, że w ogóle rośliny się zmieniają. No i tak, ale ja chyba już zostanę przy tych dwóch, a nawet jednego się pozbędę, no bo po co mi dwa w sumie wyglądają prawie tak samo. Zostawię sobie na pewno ten, bo jakby ten jest starszy i tego kocham bardziej. No a poza tym kwitnie. Ale ten też już niedługo zacznie kwitnąć. I tu zaraz wyjdzie nowy liść, mam nadzieję, że wreszcie będzie porządny. No ja tak naprawdę powinnam te wszystkie liście obciąć, zrobić oprysk na grzyba i mieć nadzieję, że wreszcie tutaj grzyba nie będzie. Jeśli chodzi o dostępność Anthurium Besse AFF, no to można powiedzieć, że jest średnia lub spora, jeżeli jesteście w stanie kupić rośliny z zagranicy. Jeżeli jesteście w stanie kupić rośliny z ekogenery, nawet z niemieckiej, to bez problemu możecie sobie kupić Anthurium Besse AFF. W Polsce też czasami, dosyć często, ja ciągle tak naprawdę, że ciągle, no kilka razy w tygodniu widzę, że ktoś ogłasza, że chce sprzedać Anthurium Besse AFF. Kupując w Polsce od kogoś widzicie, jaką roślinę kupicie i jaki jest kształt, bo rozumiem, że na przykład niektórym może się podobać dużo bardziej ten podłużny kształt. Mi on się bardzo podoba, nie myślcie sobie, że nie, że ja sobie myślę, Boże, mam te podłużne i one są brzydkie. Nie! One są super piękne, tylko ja po prostu kilka lat temu miałam w głowie, że to Anthurium Besse AFF to jest najpiękniejsze, takie mocno okrągłe i bardzo ciemne. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Anthurium Besse, czyli bez AFF, to AFF oznacza, że to Anthurium Besse AFF jest podobne, wygląda podobnie do Anthurium Besse, czyli tego jakby oryginalnego, że to nie jest Anthurium Besse, no tylko no nie wiedzą co to jest, więc najbardziej podobne jest do tego Anthurium Besse. Możliwe, że za kilka lat to Anthurium Besse AFF dostanie jakąś nazwę, będzie to coś zupełnie innego. Zwykłe Anthurium Besse nie wygląda tak spektakularnie jak to moim zdaniem. Ma dużo, znaczy tak, no właśnie ten kształt jest inny, zdecydowanie inny niż to, dlatego się zastanawiałam na początku tutaj przy Anthurium Besse AFF, czy oni to wrzucą do jednego worka, czy jednak będzie kilka tych roślin z tego teoretycznie Anthurium Besse AFF. Nie ma takiego unorwienia, no po prostu nie wygląda tak niesamowicie. Sprawdźcie sobie w internecie, zobaczcie jak wygląda ta roślina i wtedy każdy by wolał Besse AFF. Ja u nikogo w Polsce zwykłego Besse nie widziałam, to chyba jest też dosyć rzadkie Anthurium. Dobra, wystarczy, strasznie długo nagadałam o tym Besse AFF. Kolejna, Caladium! Ha! Caladium, moje ulubione Caladium. Tutaj, no widzicie, nie mam kolejnej obręczy od Buszbusza i widzicie jak mi wszystko wisi. One są podlane i zadowolone. Caladium Spring Fling. To jest moje ulubione Caladium, ponieważ jest niezwykłe, moim zdaniem. Jest
różowe, bardziej lub mniej w zależności od światła i jest lekko przezroczyste. I moim zdaniem to po prostu czyni go rośliną magiczną. Mogłoby rosnąć w takim magicznym lesie, gdzie latają jakieś elfy, wróżki i inne takie rzeczy. Strasznie mi się podoba Spring Fling wciąż i to chyba jest wciąż moje ulubione kaladium i wątpię, żeby się pojawiło jakieś kaladium, które bardziej mi się podoba, no bo ten jego wygląd, no naprawdę magiczny, on jest, to jest roślina, która jest lekko przezroczysta. No nie sądzę, żeby mnie coś zafascynowało w kaladiach bardziej niż Spring Fling. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku, znaczy mam nadzieję, że w tym roku nie będzie żadnych huraganów. Oczywiście nigdy nie życzę żadnych huraganów. I w przyszłym roku po prostu nakupię sobie ze 20 bulb Spring Flinga i po prostu obsadzę sobie tym wszystko. Albo przynajmniej balkon. Lubię, bardzo lubię. Kaladia to w ogóle są wdzięczne rośliny, no bo mają bulwy i też jak tam wam obeschną te liście, wyjedziecie na wakacje, trochę nie podlejecie, potem to można obciąć, podlewać znowu. Ja tak w zeszłym roku zrobiłam, że one mi tam trochę podeschły i odbiły po tam dwóch tygodniach, więc nie ma się co martwić. Bardzo fajne rośliny, bardzo fajne. Ja moje uprawiam w hydroponice. Jakbyście byli ciekawi, nic się nie zmieniło, wciąż jest hydroponika. Boże, no ja naprawdę muszę je jakoś podwiązać, bo tak beznadziejnie wiszą. A i w ogóle powiem wam, że ten jest jeszcze mały. Ten liść Spring Flinga jest mały. One mogą być spokojnie dwa razy większe niż moja głowa. Ja miałam w zeszłym roku takie te liście. Tutaj ja myślę, że muszę je troszkę bardziej ponawozić, ale słuchajcie, ja ostatnio nawoziłam wszystkie moje rośliny ponad miesiąc temu. To jest po prostu, to jest skandal i to ja dzisiaj zmienię. Czyli je będę nawozić i to chyba bardziej intensywnie niż tak normalnie bym zrobiła, bo no to jest przesada, to jest przesada. Kolejna roślina, begonia ferox. Gdzie jest moja begonia ferox? Ach, dobra, jest w sobie. Zrobię przybitki. Begonia ferox, jak wiecie, ostatnio otworzyły się przede mną wrota niesamowitego świata begonii. Jestem zachwycona, po prostu jest tyle pięknych begonii. Dlaczego nikt w ogóle nie mówi o begoniach? Dlaczego begonie nie są takie popularne? No może dlatego, że one umierają w kilka godzin. No dobra, okej, już sobie sama odpowiedziałam. Ale poza tym, jeżeli wam przeżyją, to są takie piękne. I te takie, teraz patrzę na begonie od Eweliny, które tutaj stoi. I ona jest tak piękna i tak tania. I mam tutaj też inne begonie, no które nie mogły tutaj trafić, więc o nich nie będę w tym momencie mówić, ale może zrobię za jakiś czas film o begoniach. To jest coś niesamowitego. Jest taka różnorodność begonii. Begonia chyba też dosyć łatwo się zapyla i robi hybrydy. Mam też tą moją mini szklarenkę, w której trzymam szklarenkowe moje ropuszki, które no po prostu zakochałam się w begoniach. No ale ta begonia ferox. Mówię o niej, ponieważ no tak jak ja się nie znam na begoniach tak bardzo, więc może jest 3000 takich begonii, ale też nie widziałam w ogóle wśród roślin takiej rośliny, więc begonia ferox ma kolce. Begonia ferox ma przepiękny kształt liści. Begonia ferox jest łatwa, może wam rosnąć spokojnie na oknie. Jeśli podoba wam się begonia ferox i ją kupicie, to uważajcie, bo wpadniecie w begonię tak jak ja. Jak ja zobaczyłam tą begonię ferox, to ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że coś takiego istnieje. Mogłabym tutaj tak naprawdę wsadzić dużo więcej tych begonii, na przykład begonii microsperme. To jest taka jasno-zielona, ma naprawdę niesamowicie jasny kolor. Ja nie wiem, czy ja coś źle robię, czy ona po prostu taka jest. Ma bardzo jasno-zielony kolor i też takie kolce, takie te czułki, chciałam powiedzieć, nie czułki, włoski. Piękny kształt, strasznie mi się podoba. To w ogóle zapełnia moją pustkę po tych wszystkich anturiach, które mają wypustki, wiecie, splendidum i tak dalej, korugatum. Dobra, pomijmy to. Pomijmy to, idźmy dalej, to jest miły film. My już właściwie jesteśmy na 9 pozycji. Tak mi tutaj z wami jest miło gadać, że no już praktycznie kończymy film. Pozycja 9. Ta roślina tu musiała być, to przecież jest oczywiste. Czyli Anthurium varroquinum. To jest kwintesencja, moim zdaniem, długolistnych anturiów. Może nie tych takich zwisających, ale długolistnych, no bo przecież mamy ich sporo. Ale ona jest wyjątkowa, ponieważ po
pierwsze jest królową, po drugie ten welwet jest skórzasty, te liście, ten liść, on jeszcze rośnie. To jest mój największy liść, najnowszy liść i słuchajcie, w tym momencie królowa dorosła, już to widzę, będzie mogła kwitnąć. Nie wiem, czy z tego liścia, ale już widzę, że to będzie możliwe. No więc jeżeli liść dorośnie, tak jak tutaj, ten liść mniejszy, jak widzicie, jest dużo mniejszy niż ten największy, królowej naprawdę służy bigos. Myślę, że poprzesadzam trochę roślin do tego bigosu bezziemnego, takiego jak... Jest film o tym, jak przesadzam tą królową, możecie obejrzeć, jak to wygląda. No więc, wracając. Unerwienie przepiękne. Skórzastość, to nie jest welwet, to jest taka skóra. Niezwykle piękny kształt moim zdaniem, cudowne te uszka. Nie jest to najłatwiejsza roślina do uprawy, dobrze wiecie, że miałam mnóstwo z nią przykrych przygód, ale też wiem, że niektórzy aż tak dużo problemów nie mają. Jest taki chłopak na YouTubie, niestety nie pamiętam, jak on się nazywa. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, czy on sobie ściągnął jakieś anturium i po prostu pokazał, że ma od lat. No, jakby ostatnio takie rzeczy się dzieją w światku anturiowym, że ja tam mogę uwierzyć już teraz we wszystko, no ale według tego, co mówił, on po prostu sobie od jakiegoś czasu uprawia to anturium varroquinum i on ma coś niesamowitego. Obłęd, po prostu obłęd. Najpiękniejsza królowa, jaką widziałam. Idealna. No, mam nadzieję, że moja królowa też będzie piękna. Może nie tak idealna, ale piękna. Nie jest to roślina, która wytrzyma dobrze w 40 stopniach. Ona ma problemy grzybowe. Ona jest marudna. Ona potrzebuje odpowiedniej opieki, ale jeśli się jej ją da, no to macie coś takiego. Ja mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku, jeśli chodzi o opiekę nad moją królową. A jeśli chodzi o cenę i dostępność, to w tym momencie jest bardzo dostępna, ponieważ są już anturia, czyli małe królowe varroquinum z nasion. One są produkowane z tego, co wiem i rozumiem, zrozumiałam w Hiszpanii, w Holandii, w Europie. Ogólnie w Europie, bo chyba też w Niemczech. A pamiętajcie, że anturia z nasion są ogólnie łatwiejsze, łatwiej się dostosowują do warunków niż nie z nasion. Więc jeżeli chcielibyście kupić sobie królową, ale się boicie, nie chcecie sprowadzać z Ekwadoru, nie chcecie sprowadzać z Europy, nie chcecie kupować w polskich sklepach ani od Polaków na grupach, no to może spróbujcie varroquinum z nasiona, bo to jest największa szansa, one są malutkie, no zresztą mogę wam pokazać, jeśli nie oglądaliście moich poprzednich filmów, bo akurat na przykład dzisiaj tutaj przyszliście, więc bardzo was witam. Witam wszystkich, którzy oglądają je pierwszy raz. Chwilunia, zostańcie ze mną, zaraz wrócę. Ojej, ale mają sucho. No dobra. To są dwie malutkie królowe, które kupiłam dla moich wspierających. Rozdanie z okazji roślinnego świra miesiąca już będzie niedługo, no bo już mamy koniec miesiąca. No i mam nadzieję, że to będzie jedna z nich. Jak ich nie podleję, to dupa z tego będzie, więc muszę podlać. No ale mam nadzieję, że jakby ukorzenią mi się. Albo jeżeli tak odrobinkę będzie potrzeba poczekać, to osoba, która ją wygra, może troszkę poczeka. No mam nadzieję, że poczeka. Mam nadzieję, że to nie będzie z mojej strony wstyd. No i na koniec, tu możecie się zdziwić. Myślę, że dużo osób się zdziwi, ale na koniec chciałabym wam pokazać alokazję, którą uważam za niezwykle... Cik, patrzę na nią tutaj. Niezwykle ciekawą, bardzo piękną, wyjątkową. No i u mnie ona rośnie beznadziejnie. No i to już wiecie, że to nie będzie platinum, nie będą te, które u mnie rosną fajnie. Tylko Żaklina! Żaklina rośnie u mnie tragicznie. No chociaż teraz to powiem wam, że nawet trochę lepiej. Ja ją mam od takiego totalnego maluszka. I słuchajcie, z jednej strony ona mi rośnie beznadziejnie, ale z drugiej nie chcę umrzeć. Dlaczego ją wybrałam? No to chyba jest jasne, dlaczego wybrałam Żaklinę. Ponieważ wygląda kosmicznie. Myślę, że ona może rosnąć na tej samej dziwnej planecie, na której rośnie Caladium, Spring Fling. Mogą sobie tam obok siebie rosnąć i gadać na różne roślinne ploteczki. Niezwykły kształt. Przepiękny kolor. Ona jest owłosiona. Ona ma na całej swojej długości, znaczy nie długości, no na całym liściu
ma takie bardzo króciutkie, taką szczecinkę. Piękna roślina i bardzo bym chciała, znaczy w sumie teraz to już myślę, że może nawet ta Jacqueline, to ona będzie u mnie fajnie rosła. Niektórzy mają ogromne alokazje Jacqueline, ogromne, po prostu potwory. No ja, jak widzicie, nie za bardzo, to taka Jacqueline, taki malutki krokodylek, no ale kto wie, może się jakoś urośnie, szczególnie jak dzisiaj dostanie nawozu dużo, to może podrośnie, może jej się lepiej będzie żyć. Pamiętajcie, że alokazje są niezwykle żarłoczne i powinno się je nawozić no dosyć intensywnie, a na pewno bardziej intensywnie niż robię to ja. Jeśli chodzi o dostępność Jacqueline, nie wiem czy pamiętacie, 4 lata temu, to już w ogóle, Jacqueline, to było coś tak rzadkiego i niesamowitego, że ludzie to sprowadzali z Azji. I w ogóle to różne historie były na ten temat, tak swoją drogą niezbyt dobre, ale to też nie będziemy dzisiaj mówić o niedobrych historiach, o tym jak ludzie nie dostali swoich roślin. I one były strasznie drogie. To były rośliny po 5-6 stów, a jak wiemy teraz, Jacqueline jest w in vitro. I nie sprawdzałam teraz cen, przyznaję się, ale na pewno w dobrych cenach, poniżej 100 zł, na pewno poniżej 100 zł, można kupić sobie Jacqueline, może nawet całkiem sporo. Może ja po prostu powinnam sobie kupić inną Jacqueline, dosadzić do tej i mieć szczęście. Tak swoją drogą, to ja już chyba kupiłam 2 razy, tylko że takiego maluszka. I zdech po prostu na śmierć w 3 sekundy. Ha! Na śmierć, w sensie, no wiecie, niektóre rośliny, wy możecie się śmiać, że w ogóle, czy ja mówię po polsku. No, ogólnie w tym momencie nie, ale też tak. Ponieważ niektóre rośliny umierają na śmierć, czyli na przykład jak begonie, robię tak i kaput. Ale niektóre rośliny nie umierają na śmierć, no bo na przykład mają bulwy, albo trochę umrą, ale jednak nie, no wiecie, no i to, no, może nie powinnam tak mówić, może to jest źle, no ale tak mówię, więc przepraszam, ale ja się tak przyzwyczaiłam i w sumie mnie to śmieszy, a powiem wam, że mnie śmieszą najbardziej moje żarty. Ja się po prostu czasami, wiecie, jak rozmawiam ze sobą w głowie, to tak ze sobą żartuję, że ja płaczę ze śmiechu. No dosłownie normalnie siedzę i sobie, Boże, jakim ja jestem zabawnym człowiekiem. No to coś niesamowitego, Magda, jesteś taki śmieszna. Nie powinnam tego wam mówić chyba, prawda? Więc dobra, dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!